To ostatni egzamin gimnazjalny. W wyniku reformy edukacji i likwidacji gimnazjów ta forma sprawdzenia wiedzy uczniów znika z polskiego systemu edukacji. Przez 3 dni młodzież będzie rozwiązywać testy z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i języka obcego. No, stresuję się trochę. Nawet fajnie, dobrze jest. Bardzo się denerwujesz? No trochę. Jest stres, duży stres. Znakomicie się czuję. Jestem bardzo rozluźniony, nie czuję żadnego stresu. Każdy z uczniów miał swoje ulubione tematy, które chciałby trafić na egzaminie. Były również takie, których chciałby uniknąć. Czego najbardziej się obawiasz? Jutrzejszej matematyki. Najbardziej chyba fizyki, ale tak myślę, że fajnie pójdzie. Najbardziej boję się, że będzie charakterystyka. Myślę, że tematu z polskiego i matematyki. Uczniowie nauki do egzaminów nie zostawiali na ostatnią chwilę. Starali się uczyć systematycznie. Przed egzaminem nie, bo stwierdziłam, że parę dni przed się nie nauczę. Nie po to się uczyłam 3 lata, żeby teraz uczyć się przez 2 dni. Uczyłem się w sumie od samego początku. Trochę sobie powtórzyłem. Ale myślę, że trzeba do tego egzaminu podejść na luzie. Nie wolno się być spiętym, bo zawsze człowiek wtedy zapomina w takich momentach. Jednak ostatni egzamin gimnazjalny zbiegł się ze strajkiem nauczycieli. Dyrektorzy gimnazjów stanęli przed trudnym zadaniem skompletowania komisji egzaminacyjnych, które czuwałyby nad prawidłowym przebiegiem egzaminów. Planowane było jego przeprowadzenie w salach lekcyjnych, no jednakże ze względu na strajk nauczycieli i problemy ze skompletowaniem komisji, byliśmy zmuszeni przenieść na halę. Korzystamy z uprzejmości dyrektora 3 liceum ogólnokształcącego imienia Władysława Broniewskiego, pana Roberta Wardy. 2 dni egzaminów, czyli część humanistyczna i jutro matematyczno-przyrodnicza, odbędzie się na hali sportowej przy liceum Broniewskiego. Pomoc nasza w zasadzie jest tylko w ten sposób dzisiaj zrobiona, że dajemy halę sportową, udostępniamy halę sportową, dajemy środki techniczne, wszystkie te środki multimedialne oczywiście do nagłośnienia hali sportowej, dajemy oczywiście stoliki dla gimnazjalistów, krzesełka. I to jest tylko ta forma jedyna dzisiaj, dlatego że wszyscy nauczyciele w mojej szkole w dniu dzisiejszym, jak i w dniu, z tego co wiem, jutrzejszym będą strajkować. Nauczyciele, którzy pełnią dyżur w komisjach egzaminacyjnych, to pracownicy różnych placówek oświatowych. Są nauczyciele, którzy nie strajkują, są nauczyciele z innej szkoły i nauczyciele moi, którzy zawiesili strajk na moją prośbę, za co im serdecznie dziękuję, ponieważ inaczej byłoby zagrożone przeprowadzenie egzaminu. A nauczyciele to wszystko nauczyciele czynni pracujący w placówkach oświatowych, zarówno gminnych, jak i powiatowych. Dyrektorzy gimnazjów podkreślają, że jutrzejszy egzamin matematyczno-przyrodniczy odbędzie się zgodnie z planem. Największe obawy budzi natomiast piątek, gdy uczniowie będą pisać egzamin z języka obcego. Wtedy potrzebne będą aż 24 osoby do komisji. I na dzień dzisiejszy mam 12 i obawiam się, że 12 nie uda mi się skompletować, więc będzie prawdopodobnie przeprowadzony język angielski na dużej hali sportowej. No a słyszalność na tej hali nie jest najlepsza. Dyrektorzy podkreślają, że robią wszystko, aby egzaminy odbyły się zgodnie z planem. Natomiast z nieoficjalnych informacji, jakie uzyskaliśmy dziś rano, w niektórych ostrowieckich gimnazjach pojawiła się policja. W ramach obchodów rejonów służbowych dzielnicowi między innymi udali się do placówek oświatowych, w których odbywały się egzaminy gimnazjalne celem zadbania bezpieczeństwa uczniów. Chodziło tutaj przede wszystkim o sprawdzenie, czy nie doszło do zakłócenia ładu i porządku i zadbanie o bezpieczeństwo uczniów w czasie egzaminów. Jak podkreśla rzecznik Ostrowieckiej Komendy, działania policji mają charakter rutynowy i wynikają z codziennych obowiązków mundurowych. To są zwykłe działania prewencyjne, rutynowe, dzielnicowe, które ma w swoich zadaniach właśnie zadbanie o bezpieczeństwo mieszkańców danego rejonu. Dokonują one sprawdzeń zarówno wśród szkół, a także innych placówek, sklepów, czy wszystko przebiega zgodnie z prawem i nie dochodzi do zakłócenia ładów i porządków. O komentarz zapytaliśmy dyrekcję publicznego gimnazjum nr 3. Grażyna Ukleja nie chciała komentować wizyty mundurowych w murach szkoły.